Pamiętam, jak zaczynałem czytać książki Kenneth'a Hagena, kiedy zaczynał swoją służbę, mając dwie pary spodni, dziurawe buty i samochód, którym jeździł przez wiarę. Buty sobie zatykał kartkami papieru, żeby mu w ogóle woda nie wpadała do środka. Miał przetarte od spodu. I głosił, że w Chrystusie Jezusie ma wszystko. Wychodził na kazalnicę, jako był przyjmowany jako kaznodzieja Ewangelii sukcesu. Rozumiecie? Wolę nie dorabiał jako ogrodnik. Któregoś dnia ukradli mu te spodnie do kościoła. Bo przyszedł w nich do pracy. Miał tylko jedne dochodzenia, a drugie do pracy. Założył to do pracy, wrócił, tamtych nie było. To były jedyne spodnie, które miał. Powiedział do diabła wtedy: posłuchaj, idę, mam przyszedł na lunch, zjem lunch. On tak rozmawiał z diabłem, zjem lunch, pójdę dalej pracować. Jak wrócę, to bydlaku mają wisieć w tym samym miejscu. Bo to są moje spodnie do służby. I powiedział: Panie Boże, Ty wiesz, że ja w nich głoszę Ewangelię. Ty wiesz, że ja w nich uzdrawiam chorych, bo ja mam tylko te spodnie. I oczywiście wisiały na haku, jak wrócił. Ale on nigdy nie wycofał się z wiary, nigdy nie wycofał się z tego, że przez jego służbę będą przepływały ogromne pieniądze. I kiedy czytałem jego książki, to po roku przeczytałem wszystkie. Kiedy czytałem ostatnie, to w ostatnich mówił: dzisiaj przez moją służbę miesięcznie przepływa przynajmniej $1 000 000. Rozumiecie? On w to wierzył przez tyle lat. I wtedy, kiedy przez jego służbę już przepływało $1 000 000, to służba nabrała potężnego rozpędu. Chcę, żebyście rozumieli, jaką siłę ma pieniądz. Taką siłę ma pieniądz. Zbierzmy tutaj, dostałaś pieniążki, okej. Przyjaciele, chcę dzisiaj do was mówić dalsze rzeczy na temat Ducha Świętego. Chcę mówić o Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba. W drugiej księdze Mojżeszowej 3:6 jest napisane: rzekł, jam jest Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Kiedy Mojżesz zakrywa swoje oblicze? Kiedy Mojżesz nie wytrzymuje nacisku mocy? Kiedy dowiaduje się, że to jest Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Co to znaczy, że on jest Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba? Dlaczego on jest tak opisywany? Dlaczego w tej konfiguracji on istnieje? Dlatego, że między Abrahamem, Izaakiem i Jakubem była zależność. Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak był ojcem Jakuba. Duch Święty jest duchem zależności. Duch Święty to duch zależności. I kiedy Mojżesz zderzył się z tą strefą Boga, to zakrył oblicze swoje. To było bardzo silne dla Mojżesza. Mojżesz jeszcze tego nie rozumiał, ale już siła była tak duża, że zakrył oblicze swoje. Zależność, przyjaciele, to zachodzący związek pomiędzy osobami. To niesamodzielność, to uzależnienie. Zależność to związek zachodzący pomiędzy osobami. Związek polegający na uzależnieniu się od drugiego człowieka. Wielu ludzi się boi tego. Jeżeli dzisiaj, podczas tego głoszenia, będziesz odczuwał dyskomfort, to jest demon.
który siedzi na ranie w twoim życiu. Na traumie. Bóg mi kiedyś w wizji traumę pokazał. Pokazał mi taką dziurę. I na dole tej dziury siedział taki demon i machał sobie nogami. Ja zobaczyłem to i Duch Święty powiedział, on tego pilnuje. Każdej traumy pilnuje demon. Jeżeli przeszedłeś w życiu traumę i nie zostałeś z niej uwolniony, to dzisiaj tam siedzi demon i macha nogami. On pilnuje tej traumy. Dlatego możesz mieć bardzo duży ciężar w pewnych dziedzinach życia i może ci być bardzo trudno w pewnych dziedzinach życia. Bo miałeś tam traumatyczne przeżycia i one są teraz chronione demonicznie. Po pierwsze, to jest zależność od Boga. List do Efezjan 4:8 jest napisane, wstąpiwszy na wysokość, powiódł ze sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. Kiedy narodziłeś się na nowo, stałeś się własnością Boga. To nie jest własność na zasadzie takiej, że odebrano ci twoją osobowość, odebrano ci prawa do życia. Nie. Własność polega na tym, że On udzielił ci siebie i w związku z tym należysz do Niego, bo posiadasz w sobie część Jego osoby. To jakby smycz, to coś, co cię z Nim łączy. Rozumiesz? Jesteś Jego własnością, jesteś na pewnego rodzaju sztywnym holu. I tyle. Nie ma takiego człowieka, który się rodzi z Bożego Ducha i jest niezależny od Boga. Wolność to świadomy wybór uniezależnienia się od samego siebie i uzależnienia się od Boga. To jest wolność. Świat nam mówi, że wolność polega na tym, że robimy, co chcemy. Wolność w Chrystusie polega na tym, że robimy to, co wkłada w nas Bóg. Sami tego zaczynamy chcieć w konsekwencji, więc też robimy, co chcemy. Ale nie jest to związane absolutnie z niezależnością od Niego. Tak jakbyśmy robili, co chcemy, ale z Nim. Rozumiecie? Robimy, co chcemy, ale z Nim. I teraz bardzo proszę, rób, co chcesz. To jest bardzo proste, że rób, co chcesz. To nie jest kłopot. Jeżeli natomiast ty będziesz ukierunkowany na fakt, że jesteś z Nim połączony, to ja ci gwarantuję, że masy rzeczy nie zrobisz. Po prostu nie zrobisz. Nie dlatego, że będziesz się go bał, bo on cię nie skrzywdzi. Rozumiesz, o co chodzi? Ale powiem ci, jest bardzo trudno patrzeć w oczy osobie, która cię kocha i wyciągać jej portfel z kieszeni jednocześnie. Trzeba być pozbawionym przedniego płata mózgu, który jest odpowiedzialny za przepływ uczuć wyższych. Trudno jest krzywdzić kogoś, kto cię nie skrzywdził. Rozumiesz? Trudno jest. To jest ta forma wolności. Robię, co chcę, ale z Nim. Jest w porządku. Jest w porządku. Wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. Na marginesie, ludzie, którzy najlepiej posługują się darami duchowymi, to ci, którzy uznali, że są jeńcami. Najlepiej darami żonglują jeńcy. Wiecie dlaczego? Bo nie są do nich przywiązani. Jeniec jest wyluzowany, bo jest jeńcem. Rozumiecie? Powiem coś o tobie, mogę? Moja kochana żona. My mamy ciekawe życie.
Naprawdę, mam ciekawe życie. Kiedy mnie nie ma w domu, kiedy pracuję, Agata jest mega jakby zorganizowana i wszystko ogarniająca. Rozumiecie? Kiedy ja przychodzę do domu, ona w sposób automatyczny i zresztą bardzo słusznie pewnych rzeczy nie robi, bo nie musi. Ona nie musi zrobić sobie śniadania, bo ja je robię. Dlaczego? I to jest w ogóle dobre. To jest bardzo dobra rzecz. Ponieważ kiedy ja przychodzę, to ona może w pewnym sensie zluzować z pewnych rzeczy. Może to zrobić. Rozkłada się ciężar różnych zadań na dwie osoby i ona może zrezygnować z pewnych rzeczy. Bycie jeńcem Chrystusa jest bardzo korzystne, bo można zrezygnować z różnych form samokontroli. Nie trzeba być napiętym i myśleć, że ze wszystkim sobie człowiek sam musi poradzić. Bo oto jest przy tobie ktoś, kto jest twoim, co? Właścicielem. To twój właściciel. Robi remonty, płaci za nie. Rozumiesz? Tak jak wynajmujesz mieszkanie u kogoś. Płacisz mu czynsz, jak cieknie kran, to do niego dzwonisz. Ty nie musisz sam kranu naprawić. To on dostaje pieniądze, więc ma załatwić niecieknięcie kranu. To jego sprawa, bo ty płacisz. Takie są zasady umowy. Niewolnicy Chrystusa najlepiej poruszają się w darach duchowych. Ci, którzy sobie zdali sprawę, że są niewolnikami, oni w ogóle są wyluzowani. Dla nich to, że mają dar, czy nie mają, nie jest aż tak ważne. Jak ktoś nie jest niewolnikiem Chrystusa w swojej mentalności, to jak ma jakiś dar, to się go trzyma, rozumiesz, o co chodzi? Jak ślepy słupa. O, mam dar. O, ja rozumiem, o co chodzi. A niewolnik to jest luzik. A więc ja wam coś chcę pokazać. Zależność jest lepsza niż niezależność. Zależność jest lepsza. W zależności nie funkcjonuje taka formuła stresu jak w niezależności. Nie ma bardziej zestresowanych ludzi niż ludzie niezależni. Bo oni cały ciężar na sobie mają. I obsiadają. Rozumiesz? Oni wszystko muszą zrobić i wszystko naprawić. A człowiek zależny mówi nie. No dlaczego? Ty jesteś moim właścicielem, to weź napraw. Weź mi napraw głowę. Panie. Zgadzam się na to w ogóle, tu wszystkie rzeczy, a teraz napraw. Nie będę się starał, Panie, bo i tak się nie wystaram. Rozumiesz? Zobacz, ja Ci pokazuję, jak zależność jest lepsza od niezależności. A więc zależność od Boga. Relacja z Duchem Świętym to jest relacja zależności. Nie ma takiej relacji z Duchem Świętym, która jest relacją niezależności. Jeżeli chcemy realnie komunikować się z Duchem Świętym i chodzić z Nim, to musimy zrozumieć, że jesteśmy zależni od Niego. To my zależymy od Niego. To jest, i to trzeba samemu zrobić, bo to się, jakby Ci to powiedzieć, On tego nie zrobi. Bóg nigdy nie właduje Ci się w myśli z taką koncepcją, ja tu jestem Panem, masz chodzić jak trzeba. To religia tak nas straszy. Rozumiem, o co chodzi? Ale on tak nie robi. Jeżeli miałeś taką myśl w głowie raz w życiu, to to było od diabła. To diabeł ci mówił takie rzeczy do głowy. On tak nie robi. Dlaczego on tak nie robi? Bo to jest Bóg w ogóle miłości. I on oczekuje, że w zależność wyjdziesz ty z dobrej, nieprzymuszonej woli. Wybierając zależność jako standard wyższy niż niezależność. Ja w ogóle wierzę w małżeństwo.
Ja wszystko wiem w tym temacie. Wiem, skąd ono jest, do czego ono jest. I ja po przeanalizowaniu całego materiału dowodowego na temat małżeństwa uwierzyłem w małżeństwo. Ja wierzę w małżeństwo w ogóle. I nie wybrałbym życia jako singiel. Ja bym tego nie zrobił. I dzisiaj to mówię z pełną świadomością, jako dojrzały człowiek. Jeszcze powiedzmy lat temu, 15, ja może bym myślał w ten sposób, że lepiej by mi się służbą układał, tylko że ja 15 lat temu nic nie wiedziałem na temat zależności. Nic. Nic. Ja uważam, że zależność mi służy. A naprawdę jestem, jeżeli chodzi o moją osobowość, mega niezależną konstrukcją. Zawsze taki byłem w świecie. Ja jestem jako osoba, jako osobowość potwornym indywidualistą. Rozumiecie mnie? Ja jestem indywidualista jako osobowość. I posłuchajcie, i to, że ja jestem w zależności i uznałem zależność za standard wyższy niż niezależność, nie oznacza, że mój indywidualizm padł. I dzisiaj, jeżeli otworzycie swoje uszy na Ducha Świętego, to zrozumiecie ten paradoks. Bo niebo składa się z paradoksów. Rozumiecie to? Bóg jest ambiwalentny. Sprawdźcie sobie, co to znaczy, jak nie wiecie. Bóg to Bóg paradoksów. Które to paradoksy w nadprzyrodzony sposób są połączone. U Niego kochać, rozumiecie, oznacza jednocześnie możliwość nienawidzenia. I co Mu zrobić? Dla nas, popapranych ludzi ziemi, rozumiecie, to jest rzecz nie do zrozumienia. Albo kogoś kocham, albo kogoś nienawidzę. U Niego tak nie ma, bo On jest ponad 100%. My jesteśmy tylko 100%, tam ponad. A więc relacja z Duchem Świętym to relacja zależności. Zależność ta polega na zupełnym poddaniu swojej duszy i ciała wpływowi Ducha Świętego. Zupełne poddanie. Świadome, bo On Cię nie ogarnie. Ludzie przychodzą i w swojej arogancji mówią tak: owładnij mnie. Rozumiesz, o co chodzi? Jak już jeszcze byłem w świecie, miałem dosyć koksu już, a gdzieś jeszcze byłem na melanżu, ja rozsypywałem sobie krechę i mówiłem w ogóle, bo ja w ogóle do Boga mówiłem, nie wiem, czy Wam mówiłem. Jak byłem nienawrócony, to do Boga mówiłem. Ja miałem takie jazdy, że mówiłem do Boga i mówiłem: zatrzymaj mnie. Rozumiesz? Zatrzymaj mnie. Jak mnie krak puszczał, rozumiesz, to się modliłem, w ogóle mówię: pomóż mi, żeby nie trzęsło tak. Ja tak miałem, tak rozmawiałem. Znaczy ja twierdziłem, że z Nim rozmawiam. Taki miałem, taką paranoję. Ale nigdy mnie nie zatrzymał. Zawsze każda krecha wchodziła dobrze. Rozumiesz? Wchodziło do końca tak, że jak trzeba. Nie zatrzymał mnie nigdy. Bo On się nie zajmuje takimi rzeczami w ogóle, wiecie? On się nie zajmuje takimi rzeczami. To jest nieprawda, są legendy, 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 legendy. Nie wierzcie w legendy. Wierzcie w Słowo. Nie wierzcie w legendy żadne. Bo jak zaczniesz wierzyć w legendy, to zaczną przychodzić do Ciebie duchy kłamliwe. Bóg Cię nie zatrzyma ani przed grzechem, ani nie pociągnie się do relacji. Rozumiesz mnie? On potrzebuje Twojej deklaracji zależności. Jak Ty przychodzisz i mówisz: ja chcę, żebyś był moim Panem, ale nie potrafię sobie z tym poradzić, to On Ci pomoże. Ale jak Ty będziesz zgrywał chojraka i mówił w ogóle: owładnij mnie, Panie, jak jesteś Panem, to mnie owładnij. To będziesz się zachował jak faryzeusz, którzy przychodzili do Niego faryzeusze, mówili: jak jesteś Mesjaszem, to uczyń cud. A On pokazywał: tyle wam uczynię.
Że to drugi charyzmatyk powiedział, tak, tak, zaraz dokonam, zaraz ci pokażę, kto jest Bogiem, a Jezus mówił, uspokój się, tyle zobaczysz cud, nie ty. Mówię, pokolenie złe i to dołożne cudu nie zobaczy. Nie pokazywał im cudów, bo to nie był w ogóle cudak. Rozumiecie? Jezus to nie był cudak, żeby cuda pokazywać. Na cudach się nie buduje królestwa. Królestwo się buduje na zależności w Duchu Świętym Bogu. Na tym się buduje. Poddanie owo jest, nie jest automatyczne. Duch i ciało kochają samodzielność. Chcą samodzielnie myśleć, czuć i decydować. Poddanie się Duchowi Świętemu to wojna. Jeżeli chcesz poddać duszę Duchowi Świętemu, to idziesz na wojnę. Rozumiesz? Na wojnę idziesz. Bo ona nie chce się poddać. To jest tak jak ta zabawka dla dzieci. To są trójkąciki, kwadraciki, kuleczki. Znacie taką zabawkę? Daje się dziecku, żeby dziecko wiedziało, co się w co wkłada. Jak jest dziecko malutkie, to ono bierze kwadracik i pakuje w trójkąt. Rozumiesz? To jest coś takiego, jak dusza ma się poddać Bogu. Taki numer się dzieje. Rozumiesz? Prędzej zabaweczka pęknie. W ogóle. Tu trzeba strategii dopasowania. Ale generalnie jest to wojna. Nie ma, pstryknę i się poddam. Położą na mnie ręce i się poddam. Przed położeniem rąk się nie poddałem, położyli, poddałem się z tym innym człowiekiem. Rozumiesz? Absolutnie. Wiecie w ogóle, co to znaczy zmiana myślenia? To jest wymiana poglądów. Poddanie się jest z tym związane. Ale jest decyzja o poddaniu się, to bardzo poważna decyzja. Ale tylko w ten sposób możemy chodzić z Nim. Diabeł i demony potrzebują niepoddanych dusz i ciał. Diabeł potrzebuje niepoddanych ludzi. Niezależnych. Niezależnych. Jestem niezależny. Jestem niezależnym chrześcijaninem. Ja mówię, ale od czego jesteś niezależny? Kiedyś z takim, w naszym pierwszym kościele przyprowadziliśmy do Jezusa takiego człowieka. Młodzi wierzący są bardzo fajni, bo oni są nieskażeni przez religię. No i wziąłem tego brata na jedną usługę, pojechaliśmy chyba wtedy z Norbertem i z nim na usługę taką. I on się pyta, gdzie jedziemy? I on w ogóle nie znał tej całej nomenklatury, tak jak tutaj zresztą w kościele ludzie u nas, to wielokrotnie jak ja mówiłem, że ktoś tam jest baptysta, czy ktoś, to nie wie, co to jest baptysta. A w zielonoświątkowiec, to dużo ludzi mówi, zobaczyło, a co to? I do tej pory nie wiedzą ludzie wielokrotnie u nas. I tak, ja mówię, bo to takie, a to jest takie fajne, wiecie. Bo to się tego nie tłumaczy, nie? I on się pyta w połowie drogi, gdzie jedziemy? Ja mówię, do kościoła wolnych chrześcijan. I on tak w ogóle się zamyślił na tym, taki myśliciel był. Dojechaliśmy tam na miejsce. No i rozmawiamy z tymi liderami. I ten lider mówi, no my jesteśmy wolnymi chrześcijanami. A on z tą swoją w ogóle taką, w ogóle wiecie, tą neoficką w ogóle, wiesz, taką szczerością mówi, ale wolnymi od czego? A ja myślałem, że jest zle, tam zupełnie ze śmiechu w ogóle. A oni mówią, ustali, wiesz. A w ogóle stoi, no przecież szczerze pytał chłopak, nie wiem, ale wolni od czego? To miał się tłumaczyć, to są wolni chrześcijanie i tak dalej, wiesz. On siedział w ogóle za głowę się trzymał, nie, bo to wiesz, on Ewangelię prostą przyjął w ogóle, wiesz, Bóg zbawia, Bóg mocy, wiesz, nie, to wolni chrześcijanie. Diabeł potrzebuje niepoddanych ludzi, takich, którzy zrobią wszystko, ale aby zachować swój indywidualizm. Indywidualizm na tej zasadzie, że w ogóle, okej, Panie Boże, będę z Tobą chodził, ale uważaj, wyjaśnię Ci wszystkie zasady i reguły naszego chodzenia ze sobą. Wszystko masz, tutaj jest opisane od A do Z. Nie życzę sobie, abyś ingerował w to, wchodził w tamto, żebyś tutaj mi robił to, a tutaj tamto. Rozumiesz, o co chodzi? A diabeł tylko zaciera pazury, mówi, jest mój chłopak, moja dziewczyna. Z nimi zrobię robotę dopiero.
jak poddawać się Duchowi Bożemu. Po pierwsze, trzeba uznać, że nasza dusza i ciało nie są już naszą własnością. Należą do Króla i są Jego terytorium. To Jego. Ja uznałem, że moja psychika i moje ciało nie są moje. Rozumiecie to? To nie moje. Ja mam dzisiaj bardzo duży dystans do siebie, luz w ogóle. Ja jest tak, jak trochę bym miał siebie w leasingu. Rozumiesz, o co chodzi? Dbam, bo wiem, że zostanę rozliczony. Po prostu. A w ogóle takie tam to nie moje. Takie. Będzie stłuczka. Wiesz, o co chodzi? To jest, kto się ma tym zająć. Materiał ubezpieczony, zabezpieczony, w ogóle wiesz. Rozumiem, w ogóle, no co z tego będzie stłuczka? Ludzie na przykład boją się zgrzeszyć. Rozumiesz? Inni się poddają i grzeszą. Wiesz? A ja w ogóle nie boję się zgrzeszyć. A z drugiej strony w ogóle się nie poddaję. Nie mam czego takiego, bo to nie moje. Jest jakby to... Rozumiesz, o co tutaj chodzi? To jest wolność. To ja teraz ci o wolności mówię. Okazuje się, że w tym stanie grzech do ciebie nie przychodzi różnoraki. Czasem się jakaś tam dotrze, jakaś tam opiłek czegoś, no bo to dociera czasem. No zazwyczaj to nie dociera. Po drugie, trzeba proklamować do duszy i ciała, że zostały zwyciężone w walce przez Bożego Ducha. Należy mówić do siebie, jak schizofrenik. Trzeba mówić do siebie, do swojej duszy i ciała. Ciało moje zostałeś zwyciężone przez Ducha, który mieszka we mnie. Dusza moja, odniosłaś porażkę w starciu z moim duchem. Przegrałaś, duszo moja. Przegrałaś, ciało moje. Do roboty! Wiesz, jak się traktuje niewolnik? Wytycza mu się kierunek. Moja dusza dostała informację ode mnie, że przegrała. Moje ciało dostało informację, że przegrało. Ja dzisiaj jestem w najlepszym miejscu swojego życia dlatego, bo proklamowałem miesiącami do mojej duszy i ciała, że przegrały wojnę z moim odrodzonym duchem. Po trzecie, trzeba uznać Boże prawdy za nadrzędne ponad naszymi myślami i emocjami. Prawda to jest prawda. Ona jest nadrzędna. Nie wiem, czy Ty to umiesz zobaczyć. Powiem Ci, jak ja to widzę. Dla mnie prawda Boża jest jak sędzia. Jest jak taki punkt odniesienia ponad moim życiem. Ja sobie tutaj chodzę, coś czuję i coś myślę. A tutaj wisi jakiś napis nade mną. Rozumiesz? Na przykład. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Taka tablica nade mną wisi i chodzi ze mną. A ja mam takie myśli. Wziąć czy dać? I mam emocje skrajne. Wiesz, o co chodzi? A ta tablica nade mną wisi. Ja mówię, ale jazda. I tak chodzę z nią, wiesz, o co chodzi? Gdzie się nie poruszę? Mam taki punkt odniesienia. Rozumiesz? Ja się nauczyłem patrzeć w tę tablicę i modlić się o prowadzenie. Ja na przykład już się nie modlę dać czy nie dać, tylko kiedy i komu. U mnie już nie ma modlić dać, nie dać, tylko kiedy i komu. Po czwarte, aktami woli wprowadzać Boże prawdy w nasze życie. Boże prawdy w nasze życie wprowadzamy aktami woli. Czyli decydujemy, że prawda Boża, choćby nie wiem jak przeciwna naszym myślom i emocjom, staje się od dzisiejszego dnia naszymi myślami. Jak siedziałem w więzieniu ostatnio, to jeden człowiek do mnie mówi tak. No pod ostatnim, po tym ostatni wyrok. I ten człowiek mówi do mnie tak. Słuchaj,
a jak ty myślisz o tym, coś tam świadczy taki człowiek? No ja mu powiedziałem jakąś prawdę taką Bożą. A on mówi, no wiem, że tak mówi Pismo, ale co ty myślisz? Ja mówię, no tak myślę. Nie no, ja rozumiem, że ty w to wierzysz, ale jak ty myślisz o tym? Ja mówię, ty w ogóle mnie słyszysz? Tak myślę. I on spojrzał na mnie dopiero, naprawdę? Nie, ja zrobię. No tak myślę. O tej sprawie myślę tak, jak powiada Pismo. Mam jedynie to w głowie. Wziąłem sobie, zrobiłem pranie mózgu tą rzeczą. Tyle razy ją sobie załadowałem do głowy i tyle razy ją wyznawałem, że stała się moją myślą. Zabiła jakby mój punkt widzenia. Zgwałciła, zgniotła. Rozumiecie, o co chodzi? Ludzie w ogóle biorą prawdę i mówią, Panie Boże, sprawa, bo ona stała się częścią mnie. Ja wiem, tak się ludzie mogą. W ogóle ja mówię, to nie stało, to się, ja masz jakiś transfer. Nie masz? Bo to wojna! Na wojnę nie przychodzisz z patyczkiem. Rozumiesz? Do wroga mówię, przepraszam cię w ogóle wrogu. Czy zechciałbyś się znowu tu subyć? Rozumiesz, o co chodzi? Tak nie wygląda ta rzecz. Wojna to wojna. Wojna to wojna. Dusza musi zostać dociśnięta do przyjęcia prawdy jako myśli osobistej. Ją trzeba w ogóle wziąć za mordę i wsadzić w tą prawdę. Nie słuchajcie. Ja naprawdę, jak słucham ludzi, którzy opowiadają o takich w ogóle... No tak, tak się zmieniło we mnie to. Ja wiem, jak się to zmieniło w tobie. No tak przyszedł Duch Święty i zmienił to we mnie. Mówię, ja nie znam takiego czegoś. Ja się nie znam na tym, mówię. Może takie coś istnieje, ja nie wiem. Tylko ja o tym nie czytam nigdzie. Przeczytałem to Pismo Święte tyle razy, takich rzeczy nie spotkałem. I spotkałem też w swoim życiu. Rozumiecie? Wiecie, co musiałem zawsze zrobić? Zawsze musiałem się zgodzić z prawdą, jako zdrowy na umyśle człowiek. Wziąć tą prawdę i powiedzieć tak, Boże, myślę inaczej, przez całe życie się nauczyłem inaczej, ale wiem, że to jest prawda, to co myślę, to jest gówno prawda. I teraz Duchu Święty, pomóż mi zmienić tą sytuację. I wtedy On realnie działa, ale co już się stało, ja już na wojnę poszedłem. Ja już jestem na wojnie. To nie jest tak, że sobie chodziłem przez te życie, i raptem mi wpadały takie cudowne Boże myśli do głowy. Nie cudzołóż, nie kradnij, bądź święty, jesteś wspaniały, w ogóle cudownie, bądź miły dla innych, sympatycznie. Ja tak nie miałem, rozumiesz, o co chodzi? Absolutnie. Absolutnie. Ja od kiedy się nawróciłem, to od razu wszedłem w bardzo poważny konflikt. Konflikt z piekłem, konflikt ze światem i konflikt z własną duszą. Konflikt od razu był. Ja mówię, o Boże kochany, co to jest? Miało być łatwiej. Poddawanie się Duchowi Świętemu to stan ciągły. To nie jest tak, że my wyhamujemy w jakimś momencie i powiemy, my już poddani we wszystkim. Nie. Tak jak małżeństwo to stan ciągły. Rozumiecie? Niech nas ręka boska broni, ci, którzy jesteśmy w związkach małżeńskich, żebyśmy przestali któregoś razu dbać o małżeństwo. Bo wiecie, co się stanie, jak przestaniemy dbać o małżeństwo? Małżeństwo się rozpadnie. Jak przestaniemy realnie poddawać się Duchowi Świętemu, to relacja z Duchem Świętym będzie co? Gasła. Gasła. Dalej pójdziemy do nieba, ale zgaszeni. A jest napisane jak wół ducha, co? Właśnie. Nie wolno być strażakiem. Raz decydujesz, ale cały czas analizujesz, jesteś czujny i przyglądasz się na to, czy robisz rzeczy prawidłowo. Decydujesz, a potem cały czas przyglądasz się na to, jak funkcjonujesz. Pewne rzeczy będą ci wchodzić szybciej w krew, w cudzysłowie inne wolniej. Ale jest to stan ciągły. Nie poddanie się to grzech. Rozumiecie mnie? Nie poddanie się Bogu, nie poddanie się Duchowi Świętemu, to jest w ogóle grzech. To grzech. Grzech.
grzech. Taki sam jak każdy inny grzech, czyli błąd. Indywidualizm, niezależność, niechęć zależenia od Boga to grzech. I drugi etap zależności, zależność od człowieka. Musisz uznać, że zależysz od drugiego człowieka w Chrystusie. I koniec. Niechęć zależenia od drugiego człowieka jest tego samego kalibru problem, jak niechęć zależenia od Boga. Ponieważ człowiek, który mówi, jestem zależny od Boga, ale niezależny od człowieka, oszukuje sam siebie. Jak o tym mówi? Jeśli mówisz, że kochasz Boga, a nie kochasz brata swego, kłamcą jesteś. Kropka. I koniec. Czyli wyobraziłeś sobie, że kochasz Boga. Masz taką jazdę. Jeśli nie kochasz brata swego, rozumiesz? To wyobraziłeś sobie, że Boga kochasz. Masz bujną wyobraźnię. Ludzie, ile ja lat miałem bujną wyobraźnię. Mi się naprawdę wydawało, że ja tak bardzo kocham Pana Jezusa. A ja miałem wzgardę do różnych ludzi. Dla mnie zależność od drugiego człowieka to było coś takiego, coś nie do pomyślenia w ogóle. Rozumiecie? Nie do pomyślenia. Zależeć od drugiego człowieka. Ja? Artur Ceroński? Tak silny w Chrystusie człowiek? Z moją osobowością? Mam zależeć od kogoś? W ogóle pierwsza myśl. Po co? A w ogóle? Ale po co mam zależeć? Jeszcze będzie słabszy ode mnie? W ogóle człowieku, będzie mi jak, kurczę, betonowe nogi. Ja będę chciał biec, on będzie mnie spowalniał. Skoczę z nim do wody, ja będę chciał pływać, będzie ciągnął mnie na dno. Co to w ogóle będzie? O co tu chodzi? Ja przez lata tego nie rozumiałem. Przez lata. To do mnie docierało, człowieku, w ogóle jakby przebijał się przez ścianę betonową. Powierzyć się człowiekowi gdzieś? Weź. Przecież to jest samobójstwo. Ja przed nawróceniem miałem swój światek, w którym siedziałem sobie na tronie i naprawdę całkiem nieźle urządziłem ten światek. Bo nie miałem takiego w ogóle, bo ludzie to mieli w świecie taki bajzel naokoło w ogóle wielokrotnie. Ja tak nie miałem takiego bajzlu. Rozumiecie? Ja nie miałem takiego bajzlu. Ja pomimo całej mojej patologii byłem zawsze dobrze zorganizowany, nawet w grzechu. Rozumiecie? Nawet w grzechu. Bardzo dobrze zorganizowany. Mnie dziwili ludzie, ja miałem kolegów różnych, dziwili mnie tacy jednodniowi panowie, wiecie, coś tam ukradli, bawili się, tańczyli. Ja w ogóle mówię, co to w ogóle za historie są, nie? Przecież tu chodzi o to, żeby kapitał zbierać, żeby w ogóle te pieniądze w ogóle funkcjonowały na moją korzyść. Mnie zawsze takie rzeczy interesowały. Patrzyłem na ludzi z taką w ogóle pogardą, na moich znajomych różnych, co to jest. Wziął tam, ma 300 tysięcy, wziął, ukradł, proszę ciebie, on jest królem i panem, ma 300 tysięcy, zaś mówię. Wszyscy to są... 300 tysięcy. Mówię, 300 tysięcy, żeby w tygodniu wpływało, no, o to chodzi. I żebyś nic nie musiał robić. Takie były ceny gdzieś tam moje. Czyli ja w tym grzechu się świetnie organizowałem. I teraz ja wchodzę do królestwa w takim stanie i teraz na dzień dobry poddanie się Bogu. No dobrze, to jeszcze w ogóle, no to szybko zaakceptowałem. No bo to jest Bóg jednak. Silniejszego nie ma. No to jak ugięcie przed tym Bogiem, w moim przypadku ono przychodziło dużo, dużo łatwiej niż co? Niż uzależnienie się od człowieka. No dobra, od Boga się uzależnię, no okej, okay, no ale od człowieka? Od razu oczywiście sobie miałem na to bardzo dobrą odpowiedź. Jestem rytym przywódcą, takim mnie stworzyłeś. Ja teraz będę w ogóle przewodził ludziom. Mówię, bardzo dobrze. Podprogowo, podświadomości, od czego nie czytałem, dopiero po latach zobaczyłem, że tam to było. Oznaczało to, będzie się trzymał na tyle daleko, aby nie musieć być zależny. Rozumiesz?
do tego miałem w ogóle wszystko. Rozumiecie? Kiedy moja żona w pewnym momencie po mojej jakiejś takiej akcji popłakała się, powiedziała: Artur, pomagamy wielu ludziom, pomóżmy sami sobie. Pomóżmy sobie. Pomóżmy, bo my nie potrafimy w ogóle, gdzie my jesteśmy w tym małżeństwie, co to w ogóle jest. Budujemy kościoły, prowadzimy ludzi, a my w ogóle jesteśmy, kim my jesteśmy na siebie. I dopiero wtedy zacząłem sobie zadawać pytania. 16 miesięcy się z tym bojałem. 16 miesięcy. Zanim zrozumiałem, że że moja zależność od człowieka leży na tym samym poziomie, co zależność od Boga, bo Bóg to jest Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Bóg zależności. Mamy być zależni od Boga i zależni od człowieka. Główne elementy zależności od człowieka. Po pierwsze, uznanie, że drugi wierzący jest częścią Twojego życia. Twojego życia. Twojego życia. Ja uznałem, że ludzie, którzy mnie otaczają, są częścią mojego życia. Jakąś częścią. Rzymian 12:5. Przeczytajmy. List do Rzymian 12:5. Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a osobno jesteśmy członkami jedni drugich. Ale dzień dobry. Członkami jedni drugich. Nie członkami ciała Chrystusowego. Tam nie napisali tak. Wypadałoby tak mówić. Rozumiecie, co to znaczy członkami jedni drugich? To znaczy, że jesteśmy, że drugi człowiek wierzący jest częścią Twojego życia. Twojego osobistego życia. Prywatnego życia. On nie jest członkiem królestwa, w którym Ty jesteś. On nie jest obywatelem królestwa tak jak Ty. On jest częścią Twojego organizmu. Częścią Ciebie. Mnie to rozwala. Po drugie, uznanie, że miłość nie dotyczy tylko bliskich Ci osób, ale wszystkich ludzi w Kościele. Miłość jest jedna. Rozumiecie to? Miłość jest jedna. Nie ma miłości do Damiana, miłości do mojej żony, miłości do mojej córki. Nie ma takich rzeczy, bo miłość jest jedna. Są tylko inne emocje, które łączą mnie z moją żoną, z Damianem, z moją córką. A to jest ta sama miłość. Ta sama. Ta sama. Wiecie, co to znaczy? To jest bardzo ważne, co mówię teraz do Was. List do Rzymian 12:10. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Co to znaczy? To znaczy, że Ty musisz zacząć teraz tak mówić. Bo jak Ty tego nie zrobisz, to Twoja dusza nie będzie chciała tego przyjąć. Ty musisz zacząć mówić. Miłość jest jedna. Kocham tak samo. Tego, 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 tego. Musisz zacząć mówić, bo to w sercu to będzie za mało. Bo w sercu Ty zrozumiesz, co ja do Ciebie teraz mówię. Ale nie nastąpi ratunek, czyli zbawienie, jeżeli nie zaczniesz wyznawać. Po trzecie, zorientowanie na drugiego świętego, aby nie doprowadzać jego życia do jakiegokolwiek upadku przez swoje postępowanie. Trzeba dbać
o to, aby drugi człowiek, który jest w Twoim środowisku, drugi wierzący człowiek, przez Twoje życie nie ponosił porażek. Rozumiecie? Odpowiedzialność to znaczy zależność. Kościoły, które są tworzone, wiedzą o zależności tyle, co świnia o lataniu. Rozumiecie? Bo tam ludzie nie rozumieją, co to jest zależność. Bo to jest bardzo trudne, co ja teraz mówię. A tak działa Duch Święty. Potrzeba uzależnienia się. W ogóle to jest trudna rzecz. Bo to jest coś takiego, że ty decydujesz się w swoim sercu, że bierzesz jakiegoś drugiego człowieka w pewnym sensie do swojego życia. A wiadomo, co ci zrobi. Bo Bóg to wiadomo, że ci nic złego nie zrobi. Już załóżmy, że to ustaliliśmy. Dobrze? No bo już powiedzmy, to mamy poukładane. Bóg nas tam nie zrani, ale człowiek? Przecież on ma duszę, a może mieć tak popieprzoną gorzej niż moja. Przecież znam swoją duszę, wiem, w jakim ja jestem w stanie. To ja jeszcze jego zaproszę do tego wszystkiego, to będzie fuzja jakaś. Sam się ranię. A jeszcze zaproszę tamtego, żeby mnie dodatkowo pociął? Tak. Zaproś. Wiecie, jak się zaczyna kochać? Zdejmuje się gardę. Wiesz, co to garda? Ochrona. Zasłonięcie się. Garda polega na tym, żeby nie uderzyć cię w najbardziej czułe miejsca. Chronisz odtąd dotąd. Rozumiesz? Garda. No to zdejmij gardę. Tak, nie jesteś w stanie w ogóle się zbliżyć do człowieka. Bo w ogóle będzie myślał, że chcesz go pobić. Zależność od człowieka jest związana z tym, że podejmujesz decyzję, że wpuszczasz go do swojego życia bez względu na to, czy cię zrani, czy cię nie zrani. To nie oznacza, że wchodzimy w dziwaczne relacje, niepotrzebne. Tak nie robimy. Ja nie o tym tutaj mówię. Ja mówię o stanie serca. Ja mówię o stanie serca. O tym, co ja musiałem zrobić ze swoim sercem, żeby zrozumieć, że drugi człowiek jest częścią mnie i że nie mogę mieć zahamowań, aby go zaprosić do swojego życia, żeby go wpuścić, powiedzieć: wejdź, pomieszkaj ze mną. Moje życie jest, może być częścią Twojego życia. Żyjąc na ziemi, musimy zrozumieć, że patrząc w Boga, będziemy prowadzeni do jakich form, głębokości, z kimś się wiązać. Ale otwartość musi być od razu. Gotowość musi być od razu, bo inaczej Duch Święty będzie miał blokadę. Nie będzie mógł działać prawidłowo w nas. Musisz wchodzić w relacje zależności z ludźmi, którzy są wokół ciebie. Najpierw na dzień dobry. Nie próbuj zrobić sobie takiego manewru, że w ogóle teraz będę wszystkich na świecie braci i siostry kochał czy coś. Zapomnij o tym. Tak samo jak ktoś zapomni o modlitwach o ten świat. Są tacy ludzie, którzy się modlą o całą ziemię. Nie wiem, ty wariat jesteś? Jak ty wiarą chcesz, wiarą ziemię ogarniasz całą? Tak, ja mam taką wiarę. Ty nie masz takiej wiary, ty masz chorą panię. Nikt nie ma takiej wiary. Nie ma takich ludzi. Rozumiesz? Nie ma takich ludzi. To jest fikcja literacka, że się o ziemię można modlić. To na występach tych mistrz świata takie wychodzą proszę ciebie. One mają mózg, mają wielkości chomika, większość tych dziewczyn. I one wychodzą i tam on przychodzi do tych z tym mikrofonem, proszę ciebie, ona przychodzi, takie ma oczy błędne. Znaczy ma takie błędne, taki mały uśmiech. Co byś chciała? Chciałabym, żeby był pokój na świecie. No tak mówią, wiesz, o co chodzi? Ja mówię: o Boże, kochany człowieku. Co druga chce pokoju na świecie, wiesz, o co chodzi? Bo one tak się nauczyły, bo to ładnie powiedzieć. Pokój na świecie, żeby nie śmiecili, żeby woda była czysta, rozumiesz, o co chodzi? Żeby Niagara leciała z dołu do góry, takie marzenia. Nie można się modlić o cały świat.
Tak samo jak nie można w swoim sercu zrobić takiego myku, kocham wszystkich braci, ja nie wiem, bo ich nie znam. Rozumiesz, o co chodzi? Nie zajmuję się rzeczami, których nie mogę dotknąć. Bo co to mnie obchodzi? Okej? Okay? Ja nie dotykam tego. Jak pojadę tam, to się dowiem. A jestem tu. I najpierw zajmuję się ludźmi, którzy są wokół mnie. I otwieram się na tych ludzi. Rozumiesz? I szukam Bożego prowadzenia z tymi ludźmi. I uzależniam się od tych ludzi. Nie uzależniam się od w ogóle kogo. Tak, ja jestem uzależniony od służby Benyhina. Ty widziałeś Benyhina? Gdzie? Na plakacie, na YouTube? Czy na konferencji, jak byłeś raz i stałeś w 48 rzędzie? Wtedy widziałeś Benyhina? Jesteś zależny od Benyhina? W czym jesteś zależny? W tym kolei nic nie wiesz o Benyhinie. Nic. Ty się zajmij ludźmi, którzy są wokół ciebie. Ty się weź pouzależniaj od tych ludzi. Ty połam w ogóle te bariery. Ty nie myśl w ogóle w sposób w ogóle niekonstruktywny. Benyhin. Następnie gotowość usługiwania ludziom świętym i przyjmowania usługi. Gotowe serce moje, Panie, jest, aby służyć ludziom wokół mnie. Gotowe serce moje, Panie, jest, posłuchaj, aby ludzie wokół mnie służyli mi. Wiecie, że często cięższe jest otworzyć się na to, żeby ktoś Tobie służył. Przyjąć coś od kogoś. To jest zależność. Przyjąć coś od kogoś. Coś przyjąć. Ktoś ci coś daje. Nie potrzebuję. Masz. Chcę Ci pomóc. Nie, jestem, dam radę, jestem z Panem. Mam taki w ogóle pomysł. Tak zupełnie na boku. Na poziomie terapeutycznym. Chcę kupić, słuchajcie, kask. Właściwie dwa, ochronne takie dla bokserów i dwie pary rękawic. Bo wydaje mi się, że czasami ktoś musi dostać w łeb. Ja tak sobie pomyślałem, że w ogóle jak człowiek będzie strasznie ociężały, to powiem, słuchaj, załóż ten kask, ja też założę. Chodź, założymy takie rękawice i przez 3 minutki mniej więcej będziemy sobie rozmawiać. Może się polepszy. Rozumiesz? Dalej. Gotowość angażowania się w problemy innych świętych w celu pomocy i otwartość na wpuszczenie innych do swoich problemów. Mam jakiś problem. Pomóżcie tutaj. Mam jakiś problem i ja decyduję się na to, żeby tym problemem podzielić się z kimś. Ja nie chcę w tym problemie być sam. My ludzie wiary mówimy tak, ja sobie wywierzę tą sprawę, będę o nią wierzył. Ale dlaczego nie chcesz, żeby ktoś ci w tym pomógł? Czemu chcesz w ogóle wyłamywać otwarte drzwi? Zaproś kogoś do pomocy. Tak, a to jest niewiara. To nie jest niewiara. To jest wzmocnienie wiary. Gdzie 2 lub 3 w imieniu moim, tam ja jestem. Czemu nie chcesz wspólników do swojego problemu? Zaproś ich. Bądź też gotowy na to, aby być częścią czyichś problemów. To jest kwestia uzależniania się właśnie. Dalej, nie odrzucanie innych świętych z uwagi na ich niedojrzałe zachowania. My bardzo łatwo możemy odrzucić drugiego człowieka, bo on jest niedojrzały. Rozumiecie? Może nas wkurzać ktoś. Mnie też dużo ludzi wkurza. No to co z tego? To jest normalna reakcja. Gniewam się na głupotę. Rozumiecie? To nic złego gniewać się na głupotę. Uzależnienie od drugiego człowieka, wchodzenie w relację zależności, to nie jest kwestia tego, że mamy się nie gniewać na czyjąś głupotę.
Że ktoś robi jakieś absurdalne rzeczy. Ja mówię, no wiesz, rozumiem cię. Ja mówię do ludzi, nie rozumiem cię. Dla mnie jesteś, mówię, idiotą skończonym. Nie rozumiem cię w ogóle. Bóg cię też nie rozumie. Nikt cię nie rozumie. Nikt cię nie rozumie. Nikt. Nie ma takiej istoty, żeby cię rozumiała. Diabeł cię nawet nie rozumie. Rozumiem, dla niego to jest zbyt skomplikowane, co ty w ogóle robisz. On siedzi w ogóle, płacze, jeszcze na końcu na niego zwraca, zwalasz wszystko na niego, to jego wina. Jesteś bardzo skomplikowanym człowiekiem, bardzo skomplikowanym. I tak skomplikowanym człowiekiem, że szok. Ja w ogóle gniewam się na tobie, to głupota jest w ogóle. Dlaczego ciebie to nie ma? Ktoś mówi, wiesz, mówisz, że ciebie nie ma, ja mówię, dlaczego cię w kościele nie ma? No wiesz, bo ja tak się zastanawiam, mówię, nie zastanawiaj się. Chodź się pomodlimy o to, żeby ci spadł raz inteligencją Bóg. Rozumiesz? Do 86, żeby się nie zastanawiał. 86 IQ, pro ciebie, trochę cię przegnie, ale będziesz do kościoła chodził. I nadrobimy w ogóle, rozumiesz, formułę uświęcenia braki w intelekcie. Bo ty jesteś tak inteligentny, że cię kurczę zastanawiasz, czy ruszyć dupę w niedzielę i przyjść do kościoła. Byliśmy na siłowni teraz za gadą, pro ciebie taka szafka stała tam w Zakopanem. Aż podeszliśmy, taka była buteleczka i było tak. Suplement dla niezmotywowanych i napisz róż dupę. A w środku miętówki. W ogóle wiesz, o co chodzi? Suplement dla niezmotywowanych. On myśli, czy on w niedzielę do kościoła przyjdzie. Denerwuje mnie to. Ale to nie znaczy, że ja tego człowieka skreśliłem. Ja go nie skreśliłem, ja go nie skreślam. Rozumiesz? Nie skreślam tego człowieka. Nie odrzucam go. Ja jestem zawsze dla niego szansą. Dalej rezygnacja ze swoich dóbr na rzecz innych świętych w granicach prawdy i miłości. To jest uzależnienie się. W ogóle ja zrozumiałem, że właśnie miłość, na poziomie małżeństwa wam pokażę, miłość, ona rozwija się wtedy, kiedy my umiemy świadomie rezygnować z różnych rzeczy. Rozumiecie? To nie znaczy, że ze wszystkich rzeczy, nie. Ale umiemy świadomie rezygnować. Bo miłość jest nadrzędną siłą i ona pewnego paliwa potrzebuje. Ludzie mało rozumieją miłość. Miłość nie zrezygnuje. Nie wolno zrezygnować tylko z rzeczy na poziomie prawdy. A z każdej innej można zrezygnować. Rozumiecie to? Z każdej innej. Wtedy miłość będzie. Ona rośnie inaczej. Ona rośnie inaczej. Ona rośnie przez jakby to, że my porzucamy pewne chcenia własne. W ten sposób wchodzimy w zależność. Uzależnia się od człowieka. Czy mogę ponieść stratę? Jasne, że mogę. Może się stać tak, że poniosę tą stratę. Ale to jest nieważne. Ważne jest to, że ja podzieliłem się sobą z drugim człowiekiem. Jakby jestem zależny od niego. Zależy mi na tym człowieku. Zależy mi na tym człowieku. No i co? Przebaczać. Kolejna rzecz to jest kwestia przebaczenia, że kiedy uzależniamy się od drugiego człowieka, to my przebaczamy. Rozumiesz? Przebaczamy, nie nosimy uraz. Dalej otwartość na przyjmowanie nauczania i napominania od różnych innych świętych. To jest uzależnienie się. Nawet jeśli ty wszystko wiesz, pozwól, aby ten człowiek podzielił się sobą z tobą. Chciej tego, a zdziwisz się, o jakich rzeczach się możesz dowiedzieć jeszcze. Będziesz zadziwiony, jakie rzeczy mogą przyjść do twojego życia. Dalej, rezygnacja z obmawiania i plotek. Obmowy i plotki. To jest w ogóle, kiedy się uzależniamy od człowieka, to natychmiast, tak, staje się dla nas rzeczą nieadekwatną do tej relacji. To by do głowy takie rzeczy nie będą przychodzić.
jeśli podejmiesz decyzję o uzależnianiu się. Ustanawianie dla siebie następnie liderów, którzy w twoim życiu są w stanie pociągnąć cię dalej i silniej. Samemu musisz taką rzecz robić. W ten sposób się uzależniasz. Znajdujesz sobie lidera. Rozumiesz? Już nawet nie dlatego, że on ma cię czegoś uczyć, ale dlatego, że jest to człowiek, który przeszedł kawałek drogi dalej niż ty przeszedłeś i jest w stanie w twoim życiu w ogóle wiele wnieść. Dlatego, że wiele wnieść. Dalej stałe modlitwy o innych świętych. Kiedy zaczniesz się modlić o innych świętych, zobaczysz, jak bardzo zacznie ci zależeć na nich. Jest taka fajna sytuacja, na przykład takie rozwiązanie duchowe, taka dźwignia wam ją pokażę. Jakaś trudna sytuacja dzieje się w twoim życiu, jakakolwiek. Nie wiem, ktoś ma problem z pracą. Problem z pracą. I wielu ludzi modli się o pracę. Gromi w ogóle przeciwności. A ja ci pokażę dźwignię, przestań. I wiesz, co zacznie robić? Zacznij się modlić o czyjąś pracę. To jest potężna dźwignia duchowa, którą ci teraz pokazuję. Jest napisane jak wół w tej starej księdze, że kiedy Hiob zaczął modlić się o przyjaciół swoich, co się stało? Wszystko to, co było wcześniej, wróciło do niego w dwójnasób. Nawet, rozumiesz, o co chodzi? Dwa razy tyle było wielbłądu, dwa razy tyle owiec. Kiedy to się stało? Kiedy Hiob się zaczął stawiać? A więc wielokrotnie trzeba porzucić własną w ogóle sprawę i modlić się o czyjąś rzecz, a zobaczyć, w jaki sposób zaczynają sytuacje zmieniać się w twoim życiu. Gdy zaczynasz się w ogóle modlić o innych ludzi, to zaczynasz się uzależniać od nich, zaczynasz chcieć dla nich dobrze, a w związku z tym zaczynasz się uzależniać od nich. Zależność od człowieka jest bardzo praktyczna. To nie jest teoria, jestem od ciebie zależny. Jestem tak bardzo zależny od mojej żony. To się okaże. No tak. To się okaże, czy jestem od niej zależny. Kiedy będziemy wchodzić w różne praktyczne aspekty pewnych rzeczy. Miłość jest bardzo praktyczna do człowieka. Bardzo praktyczna. To tak jak dzisiaj powiedział Rafał, że miłość do Boga polega na tym, że on bierze jego słowa jako ostateczność i służy mu. Jest posłuszny jego słowu i służy. Reszta rzeczy to przychodzi w ogóle z czasem. Wszystkie stany emocjonalne. I również tutaj dusza i ciało muszą przejść pewnego rodzaju formę walki. Powiem więcej, nawet większą niż w poddaniu się Bogu. Większą. Gdy człowiek Boży zaczyna trwać i rozwijać się w zależności od Ducha Bożego i od drugiego człowieka Bożego, to jego rozwój przybiera na szybkości. Staje się szlachetniejszy i nabiera wartości w Bogu. Duch Święty jest duchem zależności. Chodząc z Nim, będziesz nabierał wartości. Wszelkiego rodzaju niezależność, rozumiecie, jest grzechem. Nie mylmy tego z indywidualizmem osobowościowym. Nadal pozostajesz indywidualną jednostką. Posiadasz własne wartości, posiadasz własny kierunek, posiadasz własne marzenia i pragnienia, posiadasz własne namaszczenie, posiadasz własną służbę. Ty to ty i nigdy to się nie zmieniło. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Jesteś i będziesz. I jako właśnie tak wolny czy wolna
Teraz musisz podjąć decyzję o zupełnej zależności od Boga i od drugiego świętego człowieka. Wierząc w to, że Duch Święty Cię będzie w takich sytuacjach, w ten sposób prowadził przez cały czas. Musisz w to wierzyć. Kiedyś usłyszeliśmy zagadką w jednym miejscu, w kościele takim tu w Warszawie, że zaopatrzenie jest w kościele. My często rzucamy ten slogan. Ale w ogóle to jest głęboka prawda. Zaopatrzenie jest w kościele. Ludzie przychodzą i mówią tak, tu nie ma miłości. Ja mówię, nie wiem, mówię, co ty masz ze sobą. Ale to jest twój problem. Dlaczego to jest twój problem? Bo jak wiesz doskonale, miłość daje. A ty mówiąc, że nie ma miłości, chcesz coś wziąć. No to spróbujmy tak. To zacznij uwalniać miłość i zobaczymy, co się stanie. Ok? Ja nie będę teraz rozwijał tego tematu, czy tu jest miłość, czy nie ma. Zróbmy po najprostszej linii. Ty zacznij kochać. Ty. Nie mów, że nie ma miłości. Tylko zacznij kochać i zobaczymy, co będzie. Zacznij wchodzić w relacje zależności z drugim człowiekiem i go kochać. Rozumiesz? Zacznij taki numer zrób. Bo jak ty mówisz, nie ma miłości, tu w kościele, to ja powiem, może ty nie masz przysadki mózgowej. Nie wiem. Bo taką strasznie ciemną składnię robisz tutaj. Tak jakbyś miał jakiś brak, bo miłość daje. Więc taką rzecz zrób. Ludzie nie szukają zależności, dlatego mówią, że nie ma miłości. Szukają niezależności, rozumiecie? I chcą, aby inni byli u nich na usługach. A ja Cię dzisiaj zachęcam do innej rzeczy. Żebyś chodził z Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Żebyś nie bał się w to wskoczyć. Wskoczyłem w to dzisiaj, słuchajcie. Ja naprawdę nigdy nie byłem tak silny, jak jestem dziś. Psychicznie w ogóle tak stabilny nigdy w życiu. Tak pewny siebie nigdy. Wyluzowany, wolny, słuchajcie, naprawdę. A jednocześnie jestem zależny. Jestem przywódcą, a jednocześnie umiem się uzależniać. Nie boję się uzależnienia. Bo tak mnie prowadzi Duch Święty. Nie jest to zależność chora, bo ja dzisiaj nie o tym mówię. Ja nie mówię o zależnościach, które się zwalcza. Ja nie mówię o demonach zależności, które powodują, że ludzie siedzą u innych w kieszeni albo pod nogami. Od takich rzeczy się uwalnialiście. Od chorych zależności. Ale to nie dzisiaj o tym mowa. Dzisiaj mowa o zdrowych zależnościach. Dzisiaj mowa o tym, że stare przeminęło. Wchodzimy w nowe zależności. Słowo Boże pokazuje wyraźnie, opuści syn ojca i matkę swoją, to zrobi, uniezależni się od nich. I połączy się z kim? Z żoną swoją, uzależni się od niej. Zobacz, ile był wolny. Jak to odczytać? Z jednej zależności wyszedł, z drugą wszedł. Okej? Okay? Ale co, wyszedł, tamta zależność przestała być dla niego już przydatna. A więc już była zła. A więc już tam siedziały demony. Rozumiesz? To musi wyjść stamtąd. I wchodzi w zależność dobrą. Powierza się. Ok? Rozumiecie, o czym mówię? Nie mylimy tych pojęć, ale rozumiemy, o co chodzi. Pamiętaj. Będziesz się modlił, to módl się, Boże, jestem gotowy być zależnym od Ciebie i zależnym od drugiego człowieka. Jestem gotowy na tą wojnę. Pójdę na tą wojnę. Nie wiem, Duchu Święty, jak sobie radzić tam. Naucz mnie tego, Duchu Święty. Ale ja tam idę. On też mnie uczył. Ja nie wiedziałem jak. Ja mówię, jak mam to zrobić? No jak?
kłóciłem się. Rozumiesz, sam w środku ze sobą. Jak to zrobić? Jak zachować swój indywidualizm osobowościowy i jednocześnie uzależnić się od drugiego człowieka? Jak to zrobić? Ale to jest możliwe. Wstańmy, proszę. Ojcze, ja modlę się w imieniu Jezusa. Ja chcę, żeby to słowo dzisiaj głęboko dotarło do ludzi. Ja chcę, żeby ludzie rozumieli i doświadczali tego słowa dzisiaj. Ja chcę, żeby to słowo wykonywało pracę w nich. Modlę się, Duchu Święty, aby każdy z nas otwierał się od tej chwili na jeszcze głębszą zależność z Tobą, wobec siebie, wobec drugiego człowieka, Ojcze. Wobec ludzi, którzy nas otaczają, świętych ludzi. Duchu Święty, prowadź nas w tym. Potrzebujemy tego. Ucz nas. W jaki sposób mamy uzależniać się od Ciebie i od innych ludzi. Jak zachować naszą osobowość w tym wszystkim. Jak żyć w tym, Ojcze. Ucz nas. Jesteśmy gotowi na to. Amen. Amen.